Zjednoczony Krypto Aron, dzisiaj analiza Bitcoina ETH. Zobaczymy, co wydarzyło się ostatnio. Zrobimy świeżą analizę. No i tyle. I zaraz przejdę do TradingView, pokażę Ci, jak wygląda Bitcoin według mnie, na jakiej kondycji jesteśmy, krótkoterminowo i długoterminowo. Tak powiem lokalnie, co podejrzewam, tak wiecie, pi razy drzwi. No i do tego będzie analiza trochę bardziej z globalnego uderzenia, że tak to ujmę. Pamiętaj, że wszystko to, co słyszysz, tylko jest wyłącznie moim prywatnym zdaniem, nie są to porady inwestycyjne. No i już, jeżeli to wiesz i to rozumiesz, no to możemy jechać. I przejdziemy tak, do Bitcoina. Mamy Bitcoina, okej, tutaj trochę zmniejszę. I teraz tak, to jest Bitcoin, dobra. Więc ostatnio zrobiliśmy do ETP1. Tak, więc ta analiza zrealizowana. Ja trochę zmniejszyłem teraz TP kolejne pod nowe zagranie. Tutaj już jest mała zmiana. I zobacz, dodałem też tutaj linię trendu. Tak, ona chyba z H1 jest, jak dobrze kojarzę. Tak, z H1. No, dobra, z H4 chyba bardziej. Z H1. Dobra, podamy ją sobie na H1, tylko nieco ją poprawimy. Jest tak, tak, tak. Właśnie, widzicie, piękne wybicie. Retest. I teraz tak. Tutaj da takie wsparcie. O, zobaczcie, to jest trochę wyżej. O, to jest taki bardzo ważny poziom. Widać, że cena go respektuje. Tak, to mieliśmy jakieś jedno wyjście, tutaj drugie wyjście, ale finalnie wybicie i tutaj tylko knotem, więc tutaj jest, można powiedzieć, ok. To, co jest jeszcze istotne, co chcę wam powiedzieć, zobaczcie. Dlaczego uważam, że będziemy grali longi? Tutaj oczywiście ten jest dla zejścia poniżej 18,7K. Tutaj wam dałem take profit, zobaczcie, on jest poniżej 200 tysięcy. Ten take profit będzie później na zagrywki, jak cena zajdzie niżej. To, co mi się podoba, zobaczcie, że mamy ładny wzrost wolumenu. Jak sobie patrzycie na te zielone świeczki, to zobaczcie, że no nie ma tak jakby takiego wolumenu już dawno. Zobaczcie, ostatni taki wolumen zakupowy był w kwietniu, a nawet nie taki wysoki. No zobaczcie, długo, długo nic, tak? A dobrze wiecie, że rynek to jest popyt i podaż, nie? Więc jak jest popyt, no to często też jest chęć tego grania. No i w końcu wracamy do naszej pięknej strategii trzymania strefy wolumenowej, zobaczcie. Tak, pamiętacie, ci, którzy są ze mną dłużej, wiedzą, że o, strefa wolumenowa, bardzo ważna rzecz, tak? O, tutaj było wyjście knotem górą, to przesuwamy o długość. I tutaj mamy jakimś tam malutkim, tam pyci zeszło, no to też zwiększamy. I to jest nasza strefa wolumenowa, tak? I ta strefa wolumenowa powinna wytrzymać. Więc ja obstawiam, że pomimo, że to są takie zejścia i tak dalej, no wiadomo, no trzeba się liczyć z tym, że różnie na rynku jest, tak? Ale patrząc na to, że trzyma przede wszystkim ważna strefa tutaj ruchu ceny, dwa, trzyma linia trendu, która została przebita, ale zretestowana i na razie rynek nawet jak akumuluje, to pamiętajcie, że wychodzi w prawą stronę, więc nawet rynek akumulujący w jednym ruchu, jak macie linię trendu i on akumuluje, to ruch akumulacyjny też prędzej czy później tą linię trendu przebija. Więc można powiedzieć, że tutaj się tworzy taki większy boks, tu mamy strefę wolumenową, która trzyma i osobiście obstawiam, że tutaj ten poziom zostanie utrzymany i podejdziemy do 22400, a nawet tutaj pod 23600, tak? Gdzieś tutaj w te rejony, tak? No to już ten typowy jest wyciągnięty, nie ukrywam. Bardziej tutaj 22900 pod szczyt strefy wolumenowej, bo wybicie tej strefy wolumenowej, no gdzieś tam się z czymś wiąże, że tak to ujmę. Więc jak miałbym na przykład wam rozbić, o to może rozbiję, słuchajcie, na krótsze ruchy, no bo jednak nie ma co też żyłować na takim rynku, o dokładnie tu, o tak bym to rozumiał, te zagranie na 3 tej prowidy. Małe szanse według mnie na tę chwilę na przebicie 24, więc możecie sobie to rozdzielić, żeby faktycznie więcej zgarnąć niż tylko jeden take profit, tak? I osobiście pod 20 tysięcy to myślę, że można ryzykować bardzo krótkiego tego stopa, no bezpieczniejszego, no to wiadomo, pod 19500, bo to też bardzo ważny poziom. Jak to woli, ale póki strefa wolumenowa trzyma, to wy dobrze wiecie, wyjście z tego trade'u to albo stop loss, albo zamknięcie korpusu na H4 poniżej strefy wolumenowej. Jeżeli to się wydarzy, no to out z trade'u. Jeżeli nie,
no to tutaj macie take profity i uważam, że tutaj będzie odbicie. To jest zagranie lokalne. Jeżeli chodzi o globalniejszy ruch, uważam, że będzie podobna zagrywka jak tutaj. Zobaczcie, że za każdym razem jak rynek schodzi, tak, to później się coś dzieje, jest zejście, coś się dzieje, tak, i to jest znowu zejście. Tłumaczyłem wam ostatnio, że poziom stąd dotąd jest równy temu poziomowi i stąd, tak, tu mierzyliśmy, to było 33, no i tu mierzyliśmy zejście stąd i tu też było no 36, to mniej więcej, tak. Chodzi o to, że ruchy są podobne i według mnie tutaj będzie teraz ruch akumulacyjny, tak, jakiś ruch akumulacyjny właśnie z podbitką stworzy jakąś tam górną granicę tego ruchu z jakimś zejściem, podbitką i dalej i uważam, że będziemy mieli jeszcze jedno zejście. Więc jakbym miał wam tak jakby podpowiedzieć globalnie, co widzę, pamiętajcie, że to jest tylko gdzieś tam moja rozkmina i czasowość może być inna i poziomy może być inne, ale uważam, że ruch może się wydarzyć, na przykład tak jak ostatnio na Golden Key się graliśmy z Solanę. Gdzieś Solanę dokładnie żółtym sielaczkiem wam zaznaczyłem, że najpierw będzie podbicie, organaliśmy 3 take profity i dokładnie szczupka tego sielaczka cena zeszła, tak, i my już doskonale wiemy, gdzie Solanę odkupywać ewentualnie pod przyszłe ruchy, no bo te alty naprawdę już solidnie spadły. Natomiast co do Bitcoina, uważam, że będzie ruch akumulacyjny, zejście. Większą szansę daje na to, że 17550 wybroni i w tym aspekcie będzie finalny dołek, tak? Ale liczę się z tym, że może być jakaś kapitulacja i wtedy 16-14k o tu. To jest według mnie finalny dołek, jeżeli byłaby taka typowa kapitulacja, która zmusiłaby do tego, żeby, można powiedzieć, powstał większy monopol na kopalniach, tak? Czyli cena zejdzie poniżej kosztu produkcji Bitcoina, taki stan nie może się długo utrzymać, ale chwilowo, żeby maksymalnie wyczyścić ten rynek, coś takiego może być. Osobiście nie widzę dzisiaj opcji na to, żeby cena zeszła niżej. Sam będę się trzymał tego scenariuszu, uważam, że tutaj rozegra się finalny dołek, ale jestem przygotowany na ten scenariusz jeszcze z jakimiś USDT na zakupy. Tak to sobie zostawiam na razie, można powiedzieć, tutaj newralgiczne takie miejsce, ale obstawiam, że to będzie jakaś kumulka, zejście i stąd zaczniemy tworzyć po wybiciu tej linii trendu. Tak, zobaczcie, to jeszcze kawałek trzeba poczekać, tak, to jest gdzieś no, końcówka lipca. W momencie, kiedy przebijemy tą linię trendu, uważam, że będziemy atakować poziom 26700. I tak to wygląda, czyli to jest bardziej look taki globalny, tak, krótki, znacie. Przejdźmy jeszcze sobie na ETH, zobaczcie, jak to wygląda na ETH. Na ETH pewnie też jakiś wolumen się pojawił, zobaczcie. I to również bardzo ładny, zobaczcie. Czyli mamy tak, na ETH też tutaj będziemy lekko modyfikowali tutaj profity. O, pach, strefa wolumenowa. Tak, jeszcze tutaj przybliżmy, zobaczmy, czy na pewno jest równo. Jest równo. I co ciekawe, zobaczcie, na ETH mieliśmy już wyjście górą korpusem, tak? Więc co? Więc no, wygląda na to, że mamy dodatkowe potwierdzenie na ETH na to, że cena może iść do góry. Przejdźmy sobie na H1, zobaczmy, jak ta linia trendu została narysowana. No i jest git. No i zobaczcie, jesteśmy tuż przed linią trendu. Bardzo fajne tutaj wsparcie się tworzy. O, w tym miejscu dam biały kolor, biała linia. Czyli zobaczę, czy tak dokładnie by to wyglądało. No tak. OK, więc to jest bardzo ważny poziom na ETH w tej chwili, który trzyma cenę. No i co? No i na ETH strefa wolumenowa przybita, też bardzo fajnie to wygląda i uważam, że ETH, tutaj macie ścianę, raczej nie widzę większego zejścia niż 658 dolarów na ETH. Na razie jak to znam, to macie taką jeszcze do zejścia poniżej 911 dolarów, czyli tutaj ten TPK zostawiam tak jak tam na Bitcoinie macie poniżej 200 tysięcy. Ten TPK jest, jeżeli cena zejdzie przy kolejnym zejściu, jeżeli cena zejdzie poniżej 911 dolarów i będziemy grali longa, to będzie take profit dla tego longa od dołu, czyli na razie nie jest take profitem, bo wiadomo, że cena jest wyżej. Uważam, że poziom tutaj
10 044 powinien wytrzymać, więc bardzo agresywny stop loss pod strefą, chociaż bardziej bym grał pod tysiakiem 999, tak, bo to i tak jest bardzo krótki, to i tak stosunek będzie bardzo ładny, tak, bo dotąd to będzie stosunek, nie wiem, z 6-1, zaraz zobaczymy. Take profit na Ethereum, pierwszy, tutaj sobie również rozegramy to na krótsze ruchy. Drugi. O tak zrobimy. Drugi i trzeci. Tutaj też nie widzę raczej założeń na tym krótkim ruchu. Chociaż nie ukrywam, że grałbym też pod tego take profit, czyli krótkoterminowo, bardzo lokalnie te profity, ale trzymałbym na pewno jakąś część zlecenia na to, bo uważam, że może się tutaj cena rozpędzić. Bardzo ładny wolumen zakupowy, może być jakaś podbitka. To jest lokalnie, globalnie uważam, że tutaj będzie podobnie z jakąś akumulacją, tylko ta akumulacja na Ethereum, jak mocniej spada, to Ethereum też będzie więcej pompować. Czyli przykładowo na Bitku od 200 tysięcy będziemy do 200 tam 3, no to będziemy mieli powiedzmy, nie wiem, tam 25% wzrostu. Tak, a na ETH podejdziemy dotąd, to będziemy mieli powiedzmy te 33% wzrostu, tak? Że będzie bardziej chłonne, podejrzewam, Ethereum od Bitcoina na wzrosty. Tak to wygląda lokalnie. Oczywiście stop lossy, jak wytnie, no to trzeba wyjść z tego trade'u, tak? Ale tu pokazuje bardzo fajną, lokalną podbitkę na to, że możemy grać. Wtrzymałbym się na ETH. Jeżeli chcecie na przykład zwiększać swoje pozycje, to grałbym na razie tylko Bitcoina, a z ETH bym się wstrzymał po wybiciu tej linii trendu na H4, bo wejdziecie zamiast 1004 to 1110, nawet będziecie mieli wejście, to niewiele zmieni, a będzie potwierdzenie i wstrzymałbym się z przebiciu linii trendu. To jest dosyć spora linia trendu, tak? To nie jest jakaś tam bardzo lokalna, więc poczekałbym, korpus zamknięcia się świecy, pach, do rozegrania, chociaż wygląda to dobrze. Krótko na temat, treściwie i to tyle, moi drodzy, tak? Znacie Bitka lokalnie, znacie Bitka w dłuższym ruchu. Mam nadzieję, że czujecie się spokojni, tak? Tak jakby wszystko, co się dzieje aktualnie w rynku, jest czymś normalnym, tradycyjnym, jeżeli chodzi o spadki, tak? Zawsze cena w mocnej beście spada do ceny produkcji, kosztu wydobycia Bitcoina. Tak, koszt z energią to jest okolice 33 700 dolarów. W tej chwili koszt z produkcji bez elektryczności to jest 20 200, czyli do ceny, jakiej spadliśmy. I może być jeszcze z tego właśnie jeden zjazd, taki typowa rozgrywka, żeby wyrzucić niektórych górników z planszy. Tak, bo pamiętajcie, że nagroda co 11 minut w bloku, w tej chwili 6,25 Bitcoina, jest już coraz mniejsza po halvingu, w kolejnym halvingu będzie jeszcze mniejsza. Więc jeżeli mamy tort do podzielenia się, który jest coraz mniejszy, no to trzeba wyrzucić graczy z planszy i te zagrywki na zrzuty ceny, poświęcenie kapitałów przez grubasów. Pamiętajcie, że one są. To musicie sobie zdawać sprawę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajcie, że cykliczność jest czteroletnia, mniej więcej trochę się skraca. No to jeżeli było tam od marca 2020 do 2022 hossa, no to no i mamy 2022 połowę roku. No nie, no musicie sobie zdawać sprawę, że raczej rynek będzie rósł między tam jesienią, grudniem. Tak załóżmy, tak? Więc też nie oczekujcie od tego, że nagle się coś zmieni, że będzie inaczej. Musicie usprawiedliwić się w cierpliwość. To teraz jest dla was świetny czas i świetna nauka na to, żeby nauczyć się własnych emocji, tak to wam się przyda zawsze w inwestowaniu, czy będzie rynek krypto, czy nie będzie rynek krypto, czy będziecie z kimś tworzyć firmę, czy też nie. Podejście takie przedsiębiorcze, że nie zawsze się zarabia, że może być rok czy dwa oczekiwania na pieniądze, czy może być na przykład właśnie kwestia nauczenia się, że jednak trading i no, jakkolwiek rozumienie rynku jest no, czymś wymagającym i no, trzeba uczyć się tego, żeby faktycznie w tym umieć wytrzymać, tak? A jeżeli zostaniecie, to nabudujecie doświadczenie, nabudujecie wsparcie i to wszystko, co jest bardzo istotne. Musicie też wiedzieć jeszcze to, że no, rynek działa na takiej zasadzie, że pamiętajcie, tak jakby nie można dodrukować sobie bitcoinów, tak? Czyli pomyślcie też, jak wygląda rynek od tej innej strony. Rynek to jest handlem między tymi, którzy chcą sprzedać, a kupić, tak? Dzisiaj dla mnie cena jest atrakcyjna na kupno, więc zakupuję, ale kupuję to od kogoś, kto chce sprzedać. Ja nie mogę dzisiaj sobie powiedzieć, dobra, zaczynamy hossę,
dajcie mi 5000 bitcoinów, sobie to drukujemy i jedziemy. Nie ma czegoś takiego, tak? Więc jeżeli chcę i wiem, że na przykład będzie kolejna hossa i będą wzrosty, to chcę jak najwięcej bitcoinów mieć dla siebie. A jak mogę je skupić, skoro ludzi nie chcą sprzedać? No wystraszyć ich, tak? Zrzucić, poświęcić kapitał teraz, tak? Kosztem tego, że skupię je i ludzie w popłochu, jak puści 20 tysięcy, to będą wypuszczać, bo albo będą liczyli, że spadnie na 10-12, więc oddadzą swoje bitcoiny z myślą odkupienia niżej. Oczywiście oddadzą ci, co się wystraszą i oddadzą ci, co jak spadnie będzie 200 tysięcy, to też od razu nie wróci, więc ich myśli same dojadą i oni po prostu oddadzą, bo codziennie będę patrzeć, to cena nie będzie odbijać, będzie dobra, pal go licho, tak, nie chcę być w tym rynku i już. Z tym musicie tak jakby się liczyć i to rozumieć, że tego typu zagrania są. Więc zachęcam was do edukacji, do doświadczania tego rynku, który jest teraz. No nie wróżenia, nie wiadomo z czego, nie miejcie też oczekiwań i tak dalej, będziecie mieli oczekiwania, to rynek was zawiedzie. Tak, będziecie mieli oczekiwania, Bitcoin nie spadnie, później 200 tysięcy spadnie, zawiedzie was, obrazicie się na Bitcoina. No i potem wychodzą też głupie decyzje z tego powodu, nie? Więc musicie też tak jakby to zrozumieć, że w handlu pomiędzy ludźmi, no jeżeli ktoś chce kupić te Bitcoiny taniej, no to ten strach jest potrzebny, tak? I tutaj możemy mówić, że on-chain data, że AT, że właśnie koszty produkcji, wydobycia, no to akurat jest czysty fakt. Tak jakby ci, którzy mówią, że bitek będzie za 3000 czy za 5000, po prostu nie rozumieją, na czym ta sieć działa, jak jest utrzymywana i zawsze ten koszt produkcji elektryczności rośnie. W kolejnej hoście pewnie będzie w okolicach 60-80 tysięcy dolarów i wtedy też bitcoin jak będzie spadał, nie wiem, tam ze 180-250 tysięcy dolarów na przykład, tak? No to też nie spadnie poniżej tych 60 tysięcy czy 80, bo to nie jest możliwe. Tam ludzie oczywiście będą mówić, że po 30 będziemy kupować i tak dalej. Nie wierzcie w tego typu rzeczy. Chociaż tak zawsze trzeba mieć to pod uwagę, bo to też wiąże się z czasowością. Im czasowość się wydłuży, tym ten koszt produkcji elektryczności będzie spadał, więc wtedy też jest luka na to, żeby cena zeszła niżej. To trzeba mieć pod uwagę, ale tak jakby chciałam zrozumieć, że nie tylko AT, tak? Pomimo, że sam używam AT i je lubię, to też nie ma czegoś takiego, że nagle cena Bitcoina spadnie po 3000. Czy coś jeszcze chciałem wam dodać? Myślę, że nie. To tak z grubsza pokazanie, w którym momencie jesteśmy, jak to będzie wyglądało, trzymam kciuki za was, nie poddawajcie się, wytrwajcie jeszcze chwilę, tak, zobaczcie, jak od listopada szybko czas minął do czerwca. Drugie tyle i będzie po zawodach, tak? Więc no, trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. Jeżeli wiedza była wartościowa, to oczywiście dajcie komentarz, lajki, suba, to gdzieś tam wspiera mój kanał, a nie ukrywam, że z przyjemnością dla was nagrywam. Więc to też jest, myślę, że atut, tak? Jak ma się pasję w tym, co się robi. Więc na pewno wytrwamy, nie? No. No. Dzięki, do zobaczenia w takim razie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego dla was i powodzenia. Hej!